Siemano, kolano, widzowie, dowiedzieliśmy się ostatnio bardzo ważnej informacji. Nubek powiedział, że wróci na Wojanowice, jeśli Wojanowice będą na modach. I wy też byliście zainteresowani tym, żeby Wojanowice były na modach, więc dziś powiemy to hakerce. Przekażemy jej i spytamy się, czy byłaby w stanie to zrobić. Więc, hakerko, nie wiem, gdzie ty jesteś, czy bardziej w tamtą stronę. Tutaj, ty zawsze tutaj gdzieś podsłuchujesz. Hakerko! Pewnie już słyszałaś o modach, co? No, na pewno słyszałaś, nie udawaj, że nie. Palion i Nubek pewnie bardzo by chętni byli do tego, żeby na Wojanowicach takie mody się pojawiły. Widzowie też na to są chętni, ja na to też jestem chętny. Pytanie, czy byłabyś w stanie to zrobić? Tak, coś tam słyszałam, mody na Wojanowicach, jak myślisz, dałoby radę zrobić mody na Wojanowicach, czy nie? Pamiętaj, to byłby wielki przełom. No, widzowie, mody na Wojanowicach to byłaby chyba największa rzecz od powstania Wojanowic. Nie wiem, czy coś mocniejszego było. Na pewno byłaby to jedna z najmocniejszych rzeczy. Czegoś takiego nie było chyba nigdy. No nie, na Wojanowicach nie było nigdy modów, więc to byłaby masakra. I pytanie, czy my na to jesteśmy gotowi? Powiem tak, da się zrobić wszystko, nawet Wojanowice na modach. O, czyli dałoby radę. Pamiętaj, hakerko, że gdybyś to zrobiła, Palion i Nubek by się prawdopodobnie z tobą pogodzili, więc dla ciebie to też jest mega fajna opcja. Hakerko, co o tym myślisz? Tak, tak, no, pogodziliby się z tobą. Powiedział Nubek, że Wojanowice na modach mogłyby być takim zapalnikiem do tego, żeby się pogodzić. Mogłabym to zrobić, okej. Dobra, tylko nie wiem, jakie tego mogą być konsekwencje. O czym mówisz? Co by się mogło stać z Wojanowicami, gdyby były mody na nich? Coś by mogło strasznego się wydarzyć, czy nie? Mam nadzieję, że nie. Nowe potwory? Nie wiem, czy chcemy iść w tym kierunku. No ale skoro Wojanowice na modach, to też nowe potwory chyba by musiały być. Słuchajcie, bierzemy i te rzeczy dobre, i te rzeczy złe. Nowi bossowie. Trochę się tego martwię. Będziemy musieli to jeszcze przemyśleć, więc chodźmy porozmawiać o tym z Nubkiem i Palionem, ponieważ oni na pewno by byli chętni na rozmowę o czymś takim. Dobra, więc lecimy do nich. Tutaj mamy nasz most pojednania. Nowe zwierzątka, bloki, zbroje. Trzeba to przemyśleć. Okej. Ej, no to ja to chętnie przemyślę. Dobra, kogo my tu mamy? Paliano Nubano! Po, dzień dobry! Po, kogo my tu mamy? Kogo ja widzę? Kogo moje oczy widzą? Guten Morgen? Guten Tag! Nubuś, jak tam? To co? Słuchajcie! Słuchajcie, słyszałem o waszej decyzji, że wracacie na Wojanowice w końcu. A, jest ale. Ale jakie ale? Jakie ale? Ale mam plan! Wow! Ale mam plan! Nie, plan jest taki, że bardzo fajne były te mody tam w Hakerkowicach i takim smaczkiem było jakby tutaj. No. Nubek już z tobą rozmawiał o tym, tak Nubek? Rozmawialiście no, chyba to, o tym. Jestem za. Tak, rozmawiałem o tym. Okej, okay. To dobrze, że rozmawialiście o tym. Bardzo dobrze, Palion, że do ciebie to dotarła informacja. Bo hakerka zgodziła się na zrobienie Wojanowic na modach. No. Tak. W sensie to moje marzenie. Ale tu nie ma żadnego haczyka, nie złapano jest, za... Jest jeden nie, nie będziemy złapani na hachoł, tak? Jest mały jeden haczyk. Wiedziałem! Ale nie wiem, czy to będzie jakiś mega zły haczyk. Hakerka powiedziała, że z nowymi modami równa się nowe moby. Jakieś bossy nowe podobno moby. No, nowe. Wiesz, nowe moby. Wiesz, że nie tylko zombiaki i jakieś creepery, tylko jeszcze dodatkowo jakieś moby trudniejsze chyba. Więc pytanie, czy jesteśmy na to gotowi? Czy chcemy uzyskać moc do niesamowitych rzeczy? Na przykład krzeseł, na które da się usiąść. Na tak, przykład. Ja chcę. Na przykład pralki. Ja chcę! Ale w pralce Nubka. Chciałbym mieć na przykład jeszcze auta. To było moje ulubione. Ooo! Tak. Hakerko, byłyby auta w takich Wojanowicach na wodach? Daj znaka. Tak! No, elegancko! Moglibyśmy na Wojanowicach jeździć autami! Co jest? A czy byłoby jest? Porsche? Czy byłoby Porsche? Ale nie, wiem, zrobilibyśmy tak. Mury z laserami i żadne bossy by nam nie wszedły, nie weszły, tak? Właśnie, mury z laserami. A co do murów, Paliano? To żeście nieźle się tutaj okopali, powiem wam szczerze. Macie tutaj... Żeby się odgrodzić od hakerki i tylko od hakerki. Tak, od hakerki. A czy nie pocieszyła was informacja, że mogą być Wojanowice na modach? To teraz tak, pocieszyła tak, i nie, teraz... naprawdę cieszyła. Czyli co? Spróbuję. Zdobywacie zaufanie do hakerki, rozumiem? No, troszkę się zrobiła milsza, ale wiesz.
Ale co? Usuwamy mur? Uuuu! Jak myślisz? Zamieńmy go na dirta. Oto to tak. Hakerko, jeśli chcesz usunąć mur, to zamień go na dirta. Mi to będzie się podobało. Nie. Ja na dirta się nie zgadzam. Jeśli już mielibyśmy zamienić mur na coś, to ale na coś ładnego się chociaż. Ale przecież dirt jest bardzo fajny, zobacz. Ale Nubek, dirt jest fajny tylko dla ciebie, ale nie dla mnie. Paliona, więc sorry. No dobra, skoro nie lubisz, to nie tego. Mogę zamienić ten mur na powietrze. O, taka zamiana jest najlepsza chyba, co nie? Widno, niech ci będzie, hakerko. Jeszcze będę miał na ciebie oko, ale no, wydajesz się coraz lepsza. O, czyżby się zmieniało podejście do hakerki? Spójrzcie na oj, to! Paweł, wow. Palion, żebyś się nie zakochał. Zakochał Palion. No, co Nubek, a co ty wow! Myślisz? Zniknęło! Nubek, mur został usunięty i jest... Świnka! Świnka! Let's go! Co tam robi świnka? No możesz już to Halinka. Wszystko walić, spoko. Widzowie, jeśli chcielibyście taką kozacką świnkę Halinkę na swojej wow. koszulce, to oczywiście zapraszam do sklepu wojanshop.pl. Mamy takie wzory z Wojanowicami, są również wzory, na których jest świnka Halinka, jest pimpek i jest wiele innych rzeczy z Wojanowic. Na przykład taki mój wieżowiec, tutaj wieżowiec Paliona, ja na desce, wielki napis Wojanowice, takie rzeczy są dostępne. I do każdego zamówienia dostajecie darmowe naklejki, które możecie sobie przykleić gdzie tylko chcecie. I dodatkowo macie jeszcze zdjęcie z ręcznie podpisywanym autografem, więc robienie zakupów na Wojanshop jest po prostu najlepsze. Jest najbardziej kozackie, bo dostajecie mega dużo fajnych rzeczy. I czekajcie, lol, dobra, tutaj nadal ściany. O! Przeteleportowała mnie. Ale to można tak, a co robimy z tymi wieżowcami? Zniknęły. Zniknęła, ten Bedrock zniknął. Kolejny mur zniknął. O, i pojawiłem się w następnym miejscu, chyba ten tu. Dobra, czekamy na zniszczenie kolejnych murów. Ale no pięknie. Moim zdaniem to lepiej wygląda bez muru, ale nie możemy tam i tak wrócić jeszcze. Jak to? Na Wojanowice nie możecie wrócić? Nie, no jeszcze nie. To jest, wiesz, to jest taka pochyła linia tego, albo wiesz, ale... coraz lepiej, ale nie jest jeszcze najlepiej, nie? Nie, no teraz tak, to już musicie tak wrócić, bo patrzcie, co się dzieje z murem, znika! I teraz ostatni mur. No? Ja bym, wiesz, dużo zostało usunięte, a tego bym zostawił. Ewentualnie go jakoś przerobił, ale wiesz, no żeby coś jeszcze nas... Aha. To jeszcze nie jest 100%, nie? Czyli wy chcecie poczekać, aż Wojanowice na modach faktycznie się pojawią, bo jeszcze nie ufacie, że one tak, na pewno będą. Potrzebuję tego namacalnego. Czyli dobra, tak. Dobra, no hakerka... Jeżeli będą Wojanowice na modach, to będę bardzo szczęśliwy. Co jest, debilu? Trzeba! Czyli, ale dobra, to chociaż zmniejszmy z Bedrocka, żeby nie był taki słaby, taki mocny ten mur, za mocny, przez niego nie da się przejść. Może na coś ładnego zmienimy. Hakerko, masz jakiś mur, który jest mega ładny? Mogę go zmienić na coś innego? O, możesz! Tylko żeby to nie było takie brzydkie, tylko żeby było ładne. To nie jeden. O, no to pokazuj, jakie masz mury! I zobaczymy, wybierzemy najlepszy w takim razie. Tak, sklep, wybieranie co muru. I widzisz, Palion, i wy nie chcecie się pogodzić z hakerką, jak zobacz, jakie ona potrafi rzeczy robić, słuchaj. Nie, no wiesz, to tak na drogę, no dobra droga, nie? Do tego jest. No, dobra. Okej, okay, patrzymy na to, czy mur się faktycznie zmieni, czy coś się z nim stanie. Obserwujemy i... Poczekajcie. Okej, okay, czekamy w takim razie na powstanie nowego muru, ale jestem ciekaw, jak on będzie wyglądał. Nubek, masz jakieś pomysły? Może z dirta? Jeżeli on będzie ładny, to oferuję hakerce dużo dirta. Jak będzie z dirta, tak. To się nie pogodzę z nią. Na pewno będzie zadowolona z tego dirta nowej. Na 100% hakerka będzie zadowolona z dirta. Ja na przykład będę zadowolony. Hakerko, jak mur będzie z dirta, to ja się nie godzę. Oh my god! Ten mur to chyba się tylko Kati spodoba, tak naprawdę. Nie, na pewno nie tak. Nam to raczej się nie spodoba. Ale wiem, jaki Nubkowi się spodoba z dirta, tylko nie rób taki, takiego. Please. To akurat by było fajne. To myślę, że nie byłoby fajne. Ten wieżowy mi się nie podoba z dirta, mi się nie podoba, proszę o coś bardziej wykwintnego. No dobra, spójrzcie na ten. Dobra, patrzymy, co będzie tym razem. Jaki będzie mur następny? Uwaga! I zmienia się? O! Wow! Ej, i co to jest? No i to jest dostojny mur. Jo! Ej, dobra. Ja go biorę, nie interesujemy zdanie Nubka w tej kwestii. Nubek, chcesz to jakoś skomentować?
Ten mur? Szczerze? Wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja. Patrzcie na górze, jak to... Można przechodzić sobie do... normalnie. Co jest? Ej, ten mur jest przekozacki. Dobra. Ej, to jest mur, jakiś mur level 9999. Tak, 9, tak. Normalnie. To jest... Ej, co to ma być? Nie, powrót, powrót, no okropieństwo proszę. Powstało jakieś tutaj. Ale to był naprawdę fajny. Wojan, ale mam pytanie do ciebie. Jakie? Dlaczego ty się cieszysz z tego muru, skoro i tak nie będziesz mógł jakby tutaj przychodzić i w ogóle, no... Wiesz co, jak nie mogę, jak przychodzę? Wiesz co? No, ale... Bo ja myślę o tym w ten sposób. Jeżeli zrobimy Wojanowica na modach i już się pogodzimy, to co wy na to, żeby ten mur zostawić i po prostu... przenieść wieżowce z powrotem na Wojanowice, wiadomo, te, które tutaj są, i ten mur zostawić i powiększyć Wojanowice do tego etapu. Na obecną chwilę mur Wojanowic jest tam. Ale ty jesteś genialny, Wojan, tylko nie wiem, czy nam się uda połączyć siły. No to budujemy drugiego McDonalda, ale najpierw ja muszę zobaczyć, prawda, czy to jest naprawdę, czy być pewny, tak? Czy na pewno hakerka zbuduje te Wojanowice na modach? Widzowie, jak myślicie, czy faktycznie zbuduje Wojanowice na modach? W ogóle widziałeś, Palionek, ja tutaj zrobiłem mur pojednania. Nie mur, most pojednania. Poczekaj, wiesz, spokojnie, nie panion, żeby nie było, że przekupią nas. Nie no, nie przekupimy, przecież będzie piękne, będą Wojanowice na modach z takim... Ja uważam na to, ja na przekupienie nie chcę, nie? Spójrzcie, widzowie, jak wygląda ten mur z daleka. Wyobraźcie sobie, że Wojanowice byłyby duże, tak duże do tego muru. Już mamy tutaj część rzeczy, spójrzcie, mamy tutaj księgarnię, mamy tutaj stadion, mamy już jakiś most, tutaj jest przecież od samego początku pustynna świątynia. Wystarczy zniszczyć ten mur tutaj i powiększyć Wojanowice tam. Będzie miejsce na kolejne budowle, tutaj można coś postawić, tutaj. Tak, no i widzisz, nawet hakerka się cieszy, więc hakerka chce rozwijać Wojanowice, widzicie? Hakerka stała się już dobra. Trzeba się z nią pogodzić. No, a może to przemydlone oczy, muszę to zobaczyć. Dobra, czyli widzowie, czekamy na to, aż hakerka stworzy Wojanowice na modach. A hakerko, jak myślisz, ile może ci to potrwać jeszcze, zrobienie takich Wojanowic na modach? Bo tego... Masz jeden dzień. Co? Nie! Tak, nie, prosto z mostu, jeden nie, dzień. No, nie, tydzień! Jeden dzień. Nie, jeden dzień. Tydzień! Lol. Ja myślałem, że to z 2 godziny potrwa. To mamy tyle rzeczy? To co to będą za Wojanowice? No, a co? To nie takie proste. To jest w sumie trochę jak, pewnie nie wiem. A co planujesz w takim razie zrobić z naszymi obecnymi Wojanowicami? Pewnie jak nie wiem. No, w sensie pewnie jak odbudowywanie Wojanowic, nie? Może tak, trochę krócej. Ciekawe, ja dobra. Mam nadzieję, nie? Mam nadzieję. Też mam nadzieję. No to w takim razie czekamy na komunikaty hakerki. Mamy nadzieję, że Wojanowice na modach pojawią się już niedługo. Widzowie, subskrybujcie kanał, bo to będzie kolejny rozdział w historii Wojanowic. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.